dobre. Brat, pomóż mi, bo idą tam, chłopie. No właśnie dlatego przyspieszyłem człowieku. Chłopie, na to spokojnie teraz, nie? You ready for this madness on the stands today? Yeah, I'm ready. Yeah, 40,000 people. Have you ever played in front of such crowd? No, that's the first time. Oh, you see? They already start, huh? Now it's gonna be good game. It's gonna be good atmosphere. Let's enjoy. Oh!
na ten link. Damian, ja idę po tym, że robię najmniej błędów. Szefa, który robi najmniej błędów. W ogóle robi. Zaraz zrobię. Piotr Molik. Będzie nazwisko, nie? Hieronim Barczak. Jakubczak, Mirosław Okoński, Zdeniusz Zdilicz, Chodor Anioła, czyli w jego imieniu witamy córkę panią Barbarę Aniołajanowską i Robert Głowandowski, którego gdzieś z oczywistych względów nie ma z nami. Pora na uhonorowanie. Każdy z zawodników złotej jedenastki stulecia Lecha Poznań otrzyma pamiątkowy medal, a także koszulkę retro przygotowaną na setne urodziny kolejorza. Rozpoczynamy od bramkarza. Piotr Bowlik, srebrny medalista Mistrzostw Świata w Hiszpanii. A teraz pora na czterech obrońców. Hieronim Barczak. To do niego należy klubowy rekord pod względem liczby występów w Ekstraklasie. Bartosz Bosacki, pierwszy Lechita, który strzelił dla Polski gola na dużej imprezie, było to na Mistrzostwach Świata w Niemczech. Damian Łukasik, jeden z najbardziej utytułowanych Lechitów, czterokrotny mistrz Polski i dwukrotny zdobywca Pucharu Polski. Marek Rzepka, w niebiesko-białych barwach rozegrał ponad 300 meczów, uczestnik legendarnych starć z Barceloną, Panathinaikosem Ateny czy Olympic Marsylia. I przechodzimy do czwórki pomocników. Jarosław Araszkiewicz, jedyny piłkarz w historii klubu, który pięciokrotnie wywalczył Mistrzostwo Polski. Roman Jakubczak, jako pierwszy z Lechitów pojechał na wielką piłkarską imprezę w 1974 roku. Był członkiem srebrnej drużyny Kazimierza Górskiego na Mistrzostwach Świata w Niemczech. Mirosław Okoński, piłkarz wirtuoz, geniusz techniki, król strzelców Ekstraklasy w 1983 roku. Zemir Stilić, uczestnik niezapomnianych bojów w europejskich pucharach przeciwko Austrii Wiedeń, Udinese, Juventusowi czy Manchesterowi City. I została nam dwójka napastników. Teodor Anioła, pierwszy ze słynnego tercetu ABC, trzykrotny król strzelców ówczesnej pierwszej ligi, pseudonim Diabeł. Teodora Anioły nie ma już niestety z nami, zmarł w 1992 roku. W jego imieniu nagrodę odbiera córka pani Barbara Anioła-Jankowska. Szanowni Państwo, i na koniec Robert Lewandowski, napastnik obecnie, jeden z najlepszych zawodników na świecie. Roberta nie ma z nami, dziś jego Bayern rozgrywa mecz ligowy, ale odwiedziliśmy go kilka dni temu i wręczyliśmy nagrodę. Posłuchajmy Roberta. Cześć wszystkim. Niestety nie mogę tutaj z wami być na meczu, ale przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim kibicom za to, że oddali na mnie głos w złotej jedenastce Lecha Poznań. Jest mi niezmiernie miło, czuję się z tego powodu bardzo dumny i dziękuję wam jeszcze raz za to, że mnie wspieracie. Trzymam za was mocno kciuki i życzę powodzenia. Wielkie brawa, jeszcze raz ogromne brawa. Zdarza się tylko raz.
upominki dla zarządu Lecha Poznań. Wręczą z okazji setnej rocznicy zastępca prezydenta miasta Poznania Mariusz Wiśniewski oraz wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Wielkie brawa, upominki dla prezesów Lecha Poznań z okazji jubileuszu stulecia kolejorza.
tym razem zmiany w drużynie kolejorza w wojsku opuścili jest Wallström i Jakub Kamiński. W ich miejsce z 11 Filip Martwiński i 25 Pedro Kiba. Yeah!
Witam wszystkich. Około, bo 10 lat temu również debiutowałem z Jagiellonią. Teraz jestem drugi raz tutaj. Wróciłem do domu. Brawo! Zobaczcie, sytuacja ciężko mi jest to wyrazić emocje, no bo wiadomo, moi przyjaciele na Ukrainie są w ciężkiej sytuacji i cieszę się, że Polacy jest tak solidarnie ich wspierają. Dzięki panowie, tylko kolejność.